Cicho, cicho, gramy, gramy. Uwaga, uwaga, gruby impostorro. Gruby impostorro, jestem Zorro. Nie wiem, co ja zrymowałem, przepraszam. Tutaj, tarap. Teraz udaję. Halo, dzień dobry. Schodzę sobie z nawigacji. Robię sobie szilcy. Przychodzi za mną Ziutek. Idę sobie w lewo i patrzę na korytarzu pomiędzy storage'em a komunikacją i jest ciałko. Dobra, kto pobiegł na początku rundy w prawo? Ja, Ziutek. Ja był też. Ja robiłem z grubym liście. Ja też byłem. Tak, tak, potwierdzam. Ja z Nadaro robiłem w nawigacji taski. Ja poszedłem do góry zrobić tam, gdzie są tego asteroidy, zrobić dom lada. Wtedy poszedłem do kafeterii tego, ten śmietnik opróżnić. Znaczy te liście. I wtedy poszedłem do admina, mam tam dwa taski. No tak chyba było. A jedna rzecz jest fajna, tylko że Koźmiał nie do końca mówi prawdę. To znaczy? Znowu? No czym mi prawdę nie mówię? Bo na początku rundy byłeś w kafeterii, robiłeś do Vload. No koło ciebie, a potem do nawigacji poszłem. Później pobliśmy z Pablito. Widziałeś go, jak przebiegał przez weponsy? Pablito? Czekaj, to światło się wyłączyło. Widziałem Ziutka, widziałem ciebie i chyba Pablito. Ale ja pytam Pablito, czy ciebie widział. A, ja na światło przebiegam. To tam, gdzie są te tego? No, te rakietki, no. No to nie patrzałem. A, no to... Ja na światłach koło was przebiegałem. Nie chce ci się wychodzić z domu, no to ja nie się poradził. Zobaczyłem po prostu was, tylko zobaczyłem, kto wychodzi. Ziutek wychodził z O2. Ty przechodzi... Erka. W weapon, Shrek. O, Erka, Shrek. To się nie rymuje. Pablo wybiegł z weaponsów i pobiegł do kafeterii z powrotem, ja za nim. I jakoś cię nie widziałem za bardzo właśnie. Bo na wyłączonych światach. Może cię nie zobaczyłem po prostu, no ale skoro ty mnie mówisz, że mnie widziałeś, a ja ciebie nie, no to... Nie, musiałeś przebiec przeze mnie dokładnie, a jakie kozio robiłeś misję w nawigacji? W nawigacji robiłem tą nawigację, czyli ten statek po linii oraz namierzanie, czyli ten X na środek. A ktoś Nadarę widział po prawej stronie w ogóle? Nie. Ja byłem na początku z grubym. No właśnie, no oni mówią, jeszcze stali razem w nawigacji, także... Ja zrobiłem na początku dwie misje w weaponsach i później robiłem w nawigacji dwie. Okej. Okay. Dobra. Pierwsza runda ugrana, kompletnie mnie nie podejrzewają, ani Kwilosa. Jest gitara, siema. Jest gitarson. To zgaszenie światła było pok. Tak wykorzystany moment. I mogę w ten weekend. Możesz oglądać Shreka w ten weekend? Za wcześnie, żeby zgasić światła. A to ty gruby jesteś? No ja jestem, a kto? No, 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 no. Pum, 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 pum. Powolutku, pomalutku. Ciało w storage'u. No. Ja się minąłem. Ja się minąłem z tobą, Kwilos. Przed sekundką. No. Ziutek wychodził z silnicą. Drugi raz kozioł się tam w ogóle kręcił. Był kozioł w storage'u teraz i nie był... byłem w storage'u teraz. No to w poprzedniej rundzie też był podejrzany i teraz też. Ja bym chyba głosował w tej rundzie nie na kozioł. Nie, czekaj, czekaj. Nie byłeś teraz w storage'u? Nie, nie byłem teraz w storage'u. Byłem w adminie teraz cały czas, robiłem download, potem kartę,
Przeszłem do storage'a na samą górę, żeby zrobić pierwsze kabelki. Wróciłem do admina, żeby zrobić drugie kabelki. Teraz jestem w trzecich kabelkach na górze w kafeterii. Jest taka szansa, bo te kable zazwyczaj są w takiej kolejności. Akurat ten zestaw. Tak, ale to, wiesz, to są zestawami. Znaczy, był Koźmo, był w adminie, ja to potwierdzę, bo ja robiłem upload, on robił kable. No to ja też byłem, bo też mogę potwierdzić. O. Tylko, że Eryka zrobiła ja ten blerpa. Z dziękuję. Byli w Shieldsach. Ja przebiegałem z góry z nawigacji. Twój kolega mnie zerwał. No dziwi się, twój kolega cię zerwał podczas robienia pamięciowy. Prawdopodobnie XD. Storage'u. Kwilos pobiegł na górę, a nagle znajduje cię w storage'u. Pobiegłeś na górę i się cofnęłeś. Czemu taki pobiegłem do admina, zobaczyłem co tam się dzieje, byłeś ty sam. No i pobiegłem na górę. No ale po co pobiegłeś w stronę nawigacji i nagle się cofnęłeś, żeby co, zobaczyć co w adminie, co się dzieje? Tak, zrobiłem silcy na dole i wróciłem do admina, bo wcześniej w adminie robiliśmy we czwórkę chyba uploada, downloada, cokolwiek tam się robiło. Więc pobiegłem zobaczyć, czy nie ma ciała. Tam jeszcze Magnus przebiegał wcześniej, ale się nie odzywa w ogóle. A gdzie był Nadara, bo też się nie odzywa. Ja byłem teraz w adminie, ale w elektryku. Ja byłem z Nadarą w elektryku. Tak. Wiecie co, ja was słucham i wychodzi na to, że kurwa każdy tam był. Nie wiem, no. Właśnie. Serwim od początku rundy byliśmy weapons, nawigacja i O2. Tak, ja potem wróciłem do shieldsów i w sumie był report. Znaczy ty do shieldsów na kozła. W nie widziałem już, bo... Jakiego kamyka? Na kozła? Mhm. Jakiego kamyka, Amaya? Co? No, dzięki. To Nadara. Okej. Okay. A, u Snikiego, dobra. A, walcz, dobrze. Lecimy dalej. No ogólnie to jesteśmy zarąbiści z Kwilosem. Przepraszam. O, światełko zgasło. Elegancko. Za wcześnie. Sticky stąd, czy jakieś coś. XD. Lower engine, storage, dwie osoby. O. A, bo mi się nie ładuje cooldown w tym momencie. 7 osób, 7, jestem w poczekalni i gramy. Creeperku, musisz poczekać, bo jest dycha. Zostań na razie na strumyczku. Jest Gites, Eluvina. O, tutaj 3 osoby, tulipa. Easy win, pogi, dobry double kill na koniec. Piona Kwilos. Dobre. No, czyli jednak kozioł nie był. O, wyjątkowo. Tomasz Hadzaki. Zaczynamy grę. Wróciłam, stwierdziłam, że ma nauka nie jest dla mnie. Raiden, wchodź do poczekalni. Właśnie fejkuję sobie kluczyk. Trzy awczone na początek. Humble, let's fight bundle. Kto mi sprawdzi aktualne Humble Bundle? Jestem... Kurde, no idź. Wejściu do elektryka. No. Nie wiem, czy się dokładnie, ale mi się tam report wyskoczył. Serio? Tak. Bo kurwa właśnie wbiegałem do elektryka, tak mi report mignął, ale nie byłem pewny. Mówię, dobra, naprawię światło i zobaczę, a tu już akurat report. Dobra, wiem, że na pewno Pyro był przy kamerach. Aha. To? Tylko to wiem. Ja w tym momencie... Z Nadaro i Lorkiem byliśmy w labach. Jak zgasło światło, to akurat wybiegłem właśnie iść do elektryka, żeby naprawić. Ja biegłem chwileczkę za Magnesem. W tym momencie jestem przy prawych drzwiach nad elektrykiem tych. I no, dosłownie je przekraczam. Nie, nikogo nie pamiętam. Przy teleskopie nie przebiegałeś przed chwilką jeszcze? Nie byłem przy teleskopie. Nie byłem. Ja byłem w odwater. Maja, skąd ty bierzesz te teksty? Gdzie ty je czytasz? Biegaliście z góry. Pamiętam.
Jak schodziłem na O2, to był Kozmio i Pyro przy kamerach. Tylko że Kozmio był przy plikach. Zrobiłem O2 butle, zgasło światło, poszedłem na górę i sobie wyjechało. A Pyro jako, Pyro jako pierwszy w lewo pobiegł. No ja do drzewa poszedłem. Tych dwóch ostatnio widziałem. Nie wiem czy to, może ktoś to wbiegł i zabił. Pyro... Chcę wiedzieć, gdzie ty Pyro jest. Nie no, to ja, Ness i Pyro jesteśmy czyści, bo byliśmy po prawej stronie w laboratorium. Kto jest czysty? Ja, Magnes i... I kto? Bo ci i początki i końce zdań Pyro, urywa. Lorek był z nami w labach. No właśnie. On też byłem. W labach teraz też byłem przy tym... przy teleskopie. Czyli ten, kto z kluczyka pobiegł w lewą stronę. To Pyro tylko. Czyli Pyro i chodził. Nie tylko on pobiegł. Ja poszedłem też. Ja pobiegłem napełnić paliwko, od razu tam gdzie się napełnia, pobiegłem na prawo, zalałem paliwko i od razu pobiegłem zrobić teleskop. I Pyro tylko był w lewej stronie. W ogóle o co chodzi. Dobra, ja to skipnę, ale trzeba mieć... Ja tam przy drzewie stałem. Easy Club, kolejny, dzisiaj. Dobrze się zaczyna. Zero podejrzeń. Drzwiczki pozamykane, spowolnieni. Elegancko z kalafą. What the fuck, Maja? To już zaszło za daleko, żeby nie powiedzieć za głęboko. Pyro godać nie może. Ach, tu kamer nie ma. Właśnie chciałem zobaczyć. No ja idę sobie w prawo. Opa. Żeby jak najwięcej czasu minęło, od kiedy znajdą ciało, a to jest mało uczęszczane miejsce. Zobaczymy. O, i opa, i znowu. I idziemy naprawić ciało. Nie mogę teraz Magnesa zabić, bo idę naprawić ten. Ciało jest przy labiryncie pomiędzy pomiędzy komunikacją a korytarzem idącym do elektryka. Wiesz, tam na śniegu, na zewnątrz jakby. I biegłem teraz z Magnesem od dekontaminacji. Magnes był z Nadarą dekontaminacji. Nadara sobie poszedł w tamtym czasie do Vitalsów, a ja poszedłem z Magnesem do góry naprawić światło, bo zgasło i ten kątem oka coś tam zobaczyłem i patrzę, o, ciało. Ale Orek gdzie był? Ja byłem z grupą na początku. O, dziękuję za rajd do hosta, Sebek. Dzięki bardzo. Nie, bo ty dzięki. Lorek do laboratory. No też właśnie to potwierdzam, też go widziałem. No bo ty za nim biegałeś. I gdzie on stamtąd poszedł? Coś... Ja mogę coś powiedzieć? Chcę powiedzieć, że ten kill był strasznie stary, bo już któryś raz szukałem tego ciała i nie mogłem znaleźć. Bo widziałem na Vitalsach, że jest ciało, ale nie wiedziałem gdzie. Kiedy widziałeś już na Vitalsach? Nie wiem, 30 sekund temu?
No to jest niemożliwe, bo ja stałem większość czasu na witalsach i patrzyłem właśnie, czy jest ciało. Po czym wbiegłem do laboratorium, poszedłem do specymena i znowu wróciłem. Czekaj, z kim ja prawie pół rundy siedziałem w witalsach, to niemożliwe, że ty tam byłeś. No nie, czekaj, z kim ja siedziałem na tych witalsach? Nie w witalsach, tylko w dekontaminacji. Jeszcze ktoś w kamerze wtedy patrzył, wybiegałem. Ale był. Tak, wybiegałeś i zaraz po tobie Pyro przybiegł od dołu z... Od dołu, wiesz? On tak jakby z tamtej strony szedł. Oni już tego nie ugrają. Z lewej strony. I jak dla mnie jest to Pyro i Lorek, ale no pewnie nie jest. Dlaczego? Ja bym zgłosił Lorka pierwszy. Ja na serio mówię, ja... Ale to poczekaj, ale czy mamy dowody albo coś? Bo ja to tak... Tak, z poprzedniej rundy na przykład. Aha. Że był tylko Kozmio i Pyro. I ale kompletnie nie mam nic. A teraz był na witalcach i ciała nie mógł znaleźć, a z tamtej strony bieg tak jakby, Boże, bo... chodziłem po laboratoriach cały czas i myślałem, że tam są zwłoki, tam je chyba Magnes z Nadarą widział. No w sumie nie widziałem, Nadarę widziałem. Te kontaminacji z górnej z Nadarą byłem, potem szliśmy do z tego specimena, żeby zrobić taski. Trzeba uważać na Lorka i Pyro. Ugranet, udało się. Trzeba delikatnie wyrabiać jednego impostora. No to jest taktyka na lekkie wyrabianie, że tak powiem. Okej, okay, teraz tak. Dobra. Granet. Jednak to nie weszło. O, zlagowało mi typa. Update OBS-a wleciał. To znaczy? Nie rozumiem, Shimmer. Co to znaczy, że update OBS-a wleciał? Aha, wczoraj pobrałeś, dzisiaj mówi, że masz update. No dobra. A to na wersję 20.6.24.635, tak z ciekawości? Pam 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 pam. Tak to jest na kamerkach. Idę zerknąć. Kurna, trzeba zabić kogoś. Ciach. O, no zabijaj antywirus i tak dalej. Boże, drugi impostor PP.